To jest Luni na półce. Zostaw lapkę w górę, aby pomóc jej zejść. Cześć, tu Ernest! A w tym filmiku mam dla was newsy na temat drugiego sezonu rozdziału 5, wycieki na temat kolejnych darmowych skinów, nowych kolaboracji i nie tylko! Trochę tego jest, dlatego zacznijmy od tematu sekretnej broni, którą obecnie można zdobyć tylko na jeden sposób. Więc tak, Jones w podziemiach ma szansę pół na pół na posiadanie broni. Jeśli po zaczepieniu go wyjmie zbierak, to jest spłukany. A jeśli zaatakuje nas z karabinu, to po eliminacji wyrzuci dwie bronie, z czego jedna z nich to jedyny taki na wyspie, niebieski karabin Exekutor, którego staty widać teraz na ekranie. Nazwa mitycznej wersji tej broni zdradza nam, że gdy ta broń już pełnoprawnie wejdzie, zastąpi ona mityka Montagu. Tak, jego nazwy czyta się jednak... Exekutor to półautomatyczny karabin piechoty, który można ulepszać na wszystkie sposoby, dzięki czemu można stworzyć naprawdę solidną broń. Jeśli macie taką okazję, to koniecznie wskoczcie do bazy Jonesa i przetestujcie tą broń. Jest mega fajna. 8 marca ruszy sezon 2 rozdziału 5. Do tego dnia jeszcze jest sporo czasu, ale już teraz pojawiają się pierwsze wycieki i teorie o motywie tego sezonu. Nowa wyspa ma wiele nawiązań do motywów europejskich. Jest tu wiele miejscówek w takim klimacie, skupiających się na kulturze greckiej. Karkołomne koleje są miejscem dla wielu greckich domków, a nawet komunikaty głosowe na tej stacji są w języku greckim. Pod ziemią znajdziemy nawet polski smaczek. Następna stacja... Kabaty. Nie no nie. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że nazwa kodowa następnego sezonu to Aiga, co w języku samoańskim oznacza rodzina. W mitologii greckiej bogowie często są przedstawiani jako ogromna rodzina. I tak się składa, że kilka miesięcy temu w ankietach z konceptami od twórców gry pojawiło się mnóstwo postaci, które idealnie pasowałyby na karnet bojowy bogów greckich w stylu Fortnite. Ponadto z wycieków wiemy, że na wyspie pojawi się 5 bossów, z czego jeden z nich przy pojawieniu się będzie miał epicki efekt piorunów. To mógłby być Zeus, który był bogiem piorunów i nieba, jako boss! Wyobraźcie sobie, że każdy boss miałby swój własny medalion, dający nam mityczne moce bogów greckich! Co ciekawe, rozdział 5 zawiera mnóstwo podpowiedzi o powrocie Midasa. Na wyspie jest wiele nawiązań do jego agentów, drzwi z jego agencji, uchował się nawet jego fotel. A nazwa trybu Podłoga to lawa otrzymała dopisek Midas przedstawia Podłoga to lawa. Oj, by the way, to postać Midasa oryginalnie jest z mitologii greckiej, ale Fortnite'owy Midas jest nią tylko inspirowany i ma własną historię. Coś mi mówi, że Midas zbierze swoją ekipę Fortnite'owych bogów greckich i przejmie z nimi wyspę w sezonie 2. No to by było epickie. Na wyspie jest również jego jacht. Możemy na nim znaleźć ekran z loginem i hasłem, których ilość liter pokrywa się z nazwami Marigold i Midas. Marigold to oczywiście damska wersja Midasa, być może jego żona. To nie może być przypadek. W drugim sezonie rozdziału 2 Midas spowodował sprzeczkę między agencjami Ducha i Mroku, aby pracować nad swoim prawdziwym planem, zatrzymaniem pętli. Być może całe stowarzyszenie i akcja z porwaniem bananka to kolejna dywersja, która ma odwrócić naszą uwagę przed czymś, co szykuje. W greckim kinie znajdziemy jeszcze plakaty filmu pod tytułem The Odyssey 6, co można przetłumaczyć na Odyseja 6 albo Odysejowa 6. To może być kolejna podpowiedź. Okej, zróbmy od tego przerwę. W 2024 roku czeka na nas też kolejny powrót OG Fortnite, ale będzie on nieco inny niż ostatnim razem. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie oraz w jakiej formie, być może tym razem to będzie po prostu osobny tryb, a nie cały sezon. A jak już wspomniałem o rozdziale pierwszym, to niedawno minęło 1000 dni od czasu ostatniego pojawienia się w sklepie Johna Wicka. Po ostatniej aktualizacji otrzymał on 2 nowe style. Różnią się one lekko włosami, ubraniem i uciętym palcem, co nawiązuje do trzeciej części filmu Johna Wicka, w której to musiał poświęcić swój zaręczynowy palec, żeby przeżyć. I powinien wejść w okolicach 24 grudnia. Przy okazji otrzyma nowy zbierak interaktywny z plecakiem oraz nową emotkę. Jego nowe style i emotka są wzorowane na czwartej części. Nowy wariant ma też Mr. Beast i aktualnie jest on jedynym skinem z serii Icon dostępnym w formie Lego. Co zabawne, na jego dzisiejszy powrót do sklepu Fortnite dołączył emotkę, która ma nawiązywać do mema Mr. Beast. A jego nowy plecak jest repliką projektu, który otrzymał na 100 milionów subów. Do sklepu w końcu zawitał też nowy pakiet startowy. I po drodze chciałbym bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. Style Lego otrzymały też niektóre postacie z Marvela i Star Wars. One również powrócą.
Jest nawet szansa na powrót Eddie Brocka, który nie pojawił się w sklepie od 2 lat. Kilka dni temu został zaktualizowany, więc może. Ale niestety tak czy siak, prawdopodobnie nie będzie miał wersji Lego. Do sklepu trafi jeszcze karoseria Lamborghini Huracan STO. Będzie to kolejna modyfikacja dla Whiplash'a do Battle Royale i Rocket Racing. Zakup samochodów w Fortnite sprawia, że otrzymujemy go również w grze Rocket League, jeśli korzystamy z tego samego konta Epic Games. Co ciekawe, Lambo pojawiło się już jakiś czas temu w sklepie Rocket League, więc jeśli ktoś je kupił, może z niego już korzystać w Fortnite. I jeszcze w temacie przedmiotów kosmetycznych, to do zdobycia będzie taka oto parasolka. Raz w miesiącu będą odbywały się turnieje rankingowe, zarówno w wersji z budowaniem, jak i bez, a także osobne dla każdej rangi. Za zdobycie co najmniej 75 punktów nagrodą będzie parasolka. Będzie ona miała style każdej rangi, którą zdobyliśmy lub zdobędziemy do końca tego sezonu. Do odblokowania już teraz jest nowy pakiet PS Plus, zawierający skina. Oczywiście tylko na PlayStation. Dla graczy na PC też coś się szykuje. Ostatnio co roku w okresie świątecznym na Epic Games Store pojawił się darmowy skin do Fortnite. W ostatniej aktualizacji dodany został elitarny archetyp, który nie ma tła do sklepu jak pozostałe skiny. Stąd właśnie wzięła się teoria, że może być on do odblokowania za darmo, ale na razie to nic potwierdzonego. Ciekawostka, ta oto lotnia z prezentów jest do jego zestawu. Oby ten skin się nie zmarnował. Dalej! Niedawno oficjalnie potwierdziło się, że tryby LEGO, wyścigi oraz festiwal pozostaną w grze na stałe, a do tego będą regularnie aktualizowane. Przykładowo Rocket Racing otrzyma mnóstwo nowych map i samochodów, a w LEGO pojawi się nowe jedzenie, armaty, z których będzie można wystrzelić siebie albo kumpla, katapulty, do których będzie można zamontować głazy, tyrolki, koło sterowe, żuki, czy nawet system handlarzy, z którymi będziemy dokonywali wymian. Jednym z nich będzie Shop, który w dialogach zdradza, że nazywa się Pandą Skarbów. Co ciekawe, w ankietach był już skin Shopa ze skarbem Pandą. Możliwe, że w końcu zostanie wydany jako skin. Ze skinów czeka na nas też współpraca z Ninjago, która poza postaciami do kupienia przyniesie również nowe budowle i kilku nowych bossów do świata LEGO, takich jak generał Vex oraz jego pomagierzy. Jestem ciekaw, czy ze skinów LEGO Ninjago twórcy gry zrobią też skiny do Battle Royale. Dalej, event Wielkiego Wybuchu otworzył nam drzwi do tych wszystkich trybów. Ale po drodze przywinęła się jeszcze postać z Fall Guys. Od jakiegoś czasu wiemy, że twórcy gry pracują nad trybem bazowanym na tej grze. Do tego mogliśmy też zobaczyć świat sportowy z koszykówką i piłką nożną. Byłoby to coś w stylu NBA i FIFA. Epic Games pracował nad trybem sportowym już kilka lat temu i wygląda na to, że w końcu ujrzymy efekty. W ostatni wtorek miał miejsce mini update, który usprawnił kilka opcji w grze. A przynajmniej miał być mini, bo do 1 GB, ale u niektórych ważył nawet 30 albo 80 GB. Po pierwsze, zmiany w momencie. Oto porównanie naszego truchtu i nie tylko, sprzed i po aktualizacji. Jak widać, nasz trucht jest bardziej zbliżony do OG movementu. Budowanie i bieganie jest teraz przyjemniejsze i zwiększono też tempo naszego ruchu podczas kłócania. Na mapie za to medaliony mają nowe ikony, gdy są upuszczone lub w naszym EQ. Teraz łatwo odróżnić, czy to boss, czy sam medalion. Dalej w temacie zmian widoczności to Fortnite rozjaśnił niektóre ciemne punkty na mapie oraz poprawiono widoczność krawędzi burzy. Wisienką na torcie dla momentu był powrót lodowego grapplera. Był, bo został usunięty z powodu błędu, który wywalał grę. W zamian twórcy gry dodali klasycznego grapplera z 10 użyciami. Mini ciekawostka, ten update dodał też nowe plakaty o zaginięciu badanka z wymyślonymi numerami telefonów. Do tego w końcu obudził się sierżant Zima. W tym roku pojawia się na niedawno dodanej lodowej wysepce i jak zwykle rzuca prezentami. Dla ciekawskich, po zlikwidowaniu go wypada z niego węgiel. Do walki raczej się nie przyda, choć potrafi zadać 20 obrażeń. Zostały też dodane tła do niektórych skinów z szafki. Na razie dotyczy to skinów z serii Lawy, Siorba czy Cienia oraz większości skinów z kolaboracji, typu Marvel czy seria Icon. Do tego wybrany skin teraz ma dodatkową żółtą obramówkę. Fortnite dał znać, że wysłuchują opinii na temat nowego interfejsu szafki i będzie on dalej ulepszany w następnych aktualizacjach. Fortnite ostatnio bardzo dobrze się komunikuje i wysłuchuje nas, czego dobrym przykładem są również ostatnie zmiany w LEGO oraz fakt, że dotrzymują słowa z dodawaniem nowych stylów LEGO. Dlatego piszcie w komentarzach, co sądzicie o czymkolwiek w Fortnite. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!